Kolejny wykład o granicach funkcji i zawsze asekuruję się na początku takiego wykładu, bo rozważania są dość teoretyczne i mówię i właśnie powtarzam w tej chwili, że granice funkcji będą rzeczą praktyczną. Zastosujemy je do badania funkcji, badania przebiegu funkcji, będzie moment, że będziemy mówić o asymptotach pionowych, poziomych, ukośnych, czyli badanie funkcji na krańcach dziedziny. Tam one wystąpią, ale granice funkcji wystąpią i w definicji pochodnej. Pochodna funkcji w punkcie będzie właśnie granicą też pewnej funkcji. To będzie interpretowane. Także to jest istotne pojęcie. Jaka jest sytuacja? No więc poruszamy się w gąszczu różnych granic, w granice właściwe, niewłaściwe. Takie pojęcia padają w punkcie, w nieskończoności, jednostronne, obustronne i tak dalej, ale jak zobaczymy konkretne zadanie i konkretny zapis, to rozpoznajemy, o jaką chodzi. Tym razem odbijamy się, czyli odchodzimy od definicji, chociaż ta definicja nie była taka krępująca, bo jeżeli mieliśmy definicję Heinego, granicy funkcji w punkcie, powiedzmy, czyli dla dowolnego ciągu xn dążącego do punktu x0 badaliśmy zachowanie odpowiadającego ciągu wartości funkcji f od xn, a do tego ciągu już nie musieliśmy stosować definicji, czyli mogliśmy stosować twierdzenia o arytmetyce granic dla ciągów, twierdzenie o trzech ciągach, o ciągu monotonicznym i ograniczonym, może inne środki, także definicja nie była taka krępująca, a mimo to odchodzimy od definicji, pozostaniemy przy twierdzeniach o arytmetyce granic dla funkcji tym razem. To będą odpowiedniki tych twierdzeń dla ciągów i z nich będziemy korzystać niejako bezpośrednio, nie przechodząc na ciągi. O co chodzi? Zaraz zobaczymy. Uprzedzam, że będzie o twierdzeniach o arytmetyce granic dla granic właściwych. Granice niewłaściwe zostawimy na kolejny wykład. No więc twierdzenie będzie następujące. Ono ma tytuł w literaturze o arytmetyce granic dla granic funkcji. Granic właściwych będziemy dodawać. Sytuacja jest następująca. Mamy dwie funkcje. F i G. Dwie, czasem będzie ich więcej, skończona liczba, ale skończona ilość. No więc są dwie. Te funkcje są określone w sąsiedztwie punktu x0. Na rysunku jest punkt x0 na osi i w pewnym sąsiedztwie, w samym punkcie funkcje nie muszą być określone, bo do granic funkcji wartości funkcji w punkcie nie były potrzebne. To sąsiedztwo obustronne może jednostronne tylko będzie, to będzie wynikało z kontekstu. Tym punktem x0, ale to może skomentuję później, będzie i plus i minus nieskończoność, ale do tego jeszcze wrócę. No więc sytuacja jest taka, mamy dwie funkcje określone w sąsiedztwie i zakładamy, że istnieje granica funkcji f pierwszej przy x dążącym do x0, na razie mówimy o granicy obustronnej i oznaczmy ją g1. Istnieje granica funkcji drugiej, g od x, przy x dążącym do x0 i oznaczmy ją g2. To są granice właściwe. Otóż pierwsza część tego twierdzenia, czy w ogóle twierdzenie mówi, że wtedy istnieje granica sumy funkcji f od x plus g od x przy x dążącym do x0, i to jest pierwsza część, i równa się sumie granic. Czyli powiemy, jest to twierdzenie o arytmetyce granic dla sumy funkcji. Naturalne, intuicyjne twierdzenie, że jeżeli jedna funkcja ma granicę g1, druga g2, to ich suma ma też granicę równą sumie. Gdyby ktoś chciał sobie to dowodzić, to proszę bardzo, z definicji Heinego bierze ciąg xn zbieżny do punktu x0, wtedy f od xn plus g od xn jest sumą ciągów zbieżnych, powołuje się na twierdzenie o sumie granic dla ciągów i otrzymuje wynik. To twierdzenie, tak jak i następne, będziemy formułować w różnych sytuacjach jako granicę obustronną. Może tu się pojawiać plus albo minus, czyli dla granic jednostronnych również będzie prawdziwe. Dalej, może w miejsce x0 pojawić się nieskończoność albo minus nieskończoność i dla granic właściwych to twierdzenie też jest wtedy prawdziwe. Czyli niejako załatwiamy takim twierdzeniem wszystkie granice
właściwe. No i domyślamy się, jakie będą kolejne twierdzenia. Może już symbolicznie napiszę, że f od x minus g od x będzie dążyło, chociaż nie zbyt symbolicznie, tylko dosadnie, ale w innym zapisie do g1 minus g2. No więc różnica funkcji będzie dążyła w tym przejściu granicznym z x do x0 do różnicy granic. Dalej dla iloczynu sformułujemy f i tu już może symbolicznie razy g będzie dążyło przy x dążącym do x0 do iloczynu granic g2. W szczególności, jeżeli będzie stała mnożona przez funkcję, to ta funkcja będzie miała granicę w przejściu granicznym stała razy granica funkcji f. Tu akurat oznaczyliśmy ją g1. Powiemy krótko, iloczyn funkcji mających granicę będzie też funkcją, która ma granicę w danym punkcie równą iloczynowi granic. Takie naturalne i dowodzimy je w oparciu o odpowiednie twierdzenie dla ciągów. Sformułujemy dla ilorazu i też zapis symboliczny bez argumentu f przez g będzie dążyło przy x dążącym do x0 do ilorazu granic. Tu jest jak zawsze zastrzeżenie, że funkcja g musi być różna od zera i ta granica g2 też różna od zera. Spotkamy jeszcze inne twierdzenia, może takie i zapiszę je w większej krasie, w pełnej. Będzie takie, że będzie funkcja f podnoszona do potęgi g od x przy x dążącym do x0 i wtedy ta granica będzie istniała g1 do potęgi g2. No więc to są twierdzenia, one wszystkie są do łatwego dowodu i teraz będziemy je stosować. No więc za chwilę przykłady. I przykłady właśnie, no więc może taki. Zastanówmy się nad granicą funkcji x do czwartej minus 1 przez x do trzeciej minus 1 przy x dążącym do jedynki. No więc chodzi o granicę w punkcie. I teraz tak, gdybym stosował definicję, to wziąłbym ciąg xn zbieżny do jedynki, wziąłbym ciąg wartości funkcji f od xn, czyli byłoby xn do czwartej minus 1 przez xn do trzeciej minus 1 i analizowalibyśmy ten ciąg i to nie jest trudne. Tym razem nie przechodzimy na ciągi, tylko od razu analizujemy sytuację. Przy tym zapisie wystartowałem z limesem, no to muszę już go, muszę kontynuować ten zapis, ale najpierw analizujemy sytuację. Mianownik przy x dążącym do jedynki x do trzeciej też dąży do jedynki. No, formalnie powołujemy się na fakt, że iloczyn trzech funkcji x razy x razy x, gdy każda dąży do jedynki, też dąży do iloczynu granic, czyli też do 1 razy 1 razy 1. Tego nie będziemy zawsze tak precyzyjnie mówić, tylko od razu zauważymy, że x do trzeciej też dąży do jedynki. Różnica funkcji dąży do różnicy, czyli do zera. Analogicznie w liczniku, licznik też dąży do zera, bo x do czwartej dąży do jedynki, różnica dąży do zera. Z jakich twierdzeń korzystam? No, formalnie z twierdzeń o arytmetyce granic dla funkcji o różnicy, o iloczynie. No więc mam sytuację taką, że wyrażenie, czyli nasza funkcja jest typu 0 nad 0 w przejściu granicznym przy x dążącym do jedynki. Wyrażenie jest nieoznaczone. No więc próbujemy zmienić to wyrażenie nieoznaczone na oznaczone. Jak limes napisałem, to już będę powtarzał. X dąży do jedynki. Domyślamy się, co tu będzie, bo punkt x równe 1 jest ciekawy. Taki, w którym funkcja jest nieokreślona, ale nie szkodzi, nie musi być określona. Domyślamy się, że rozpiszemy licznik, mianownik. Licznik to jest, żeby za dużo nie pisać, x do czwartej minus 1, różnica kwadratów. Najpierw będzie x kwadrat minus 1 razy x kwadrat plus 1, potem ten x kwadrat minus 1 rozpiszemy na x minus 1 razy x plus 1 i zostało jeszcze x kwadrat plus 1. Czyli licznik jest przygotowany. W mianowniku mamy różnicę sześcianów. Znowu wzór skróconego mnożenia, czyli jest różnica x minus 1 razy niepełny kwadrat sumy, czyli x kwadrat plus x plus 1. X minus 1 się uprościło. I proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja. Już jest prawdopodobnie wszystko oznaczone, bo x dąży do jedynki. Ten x plus 1 dąży do dwójki. To dąży do 1 do kwadratu, 1 plus 1 dąży do dwójki. To wyrażenie całe, x kwadrat dąży do jedynki, x do jedynki, to do jedynki, czyli całość dąży do trójki. I suma summarum, granica jest równa
2 razy 2, czyli 4 przez 3, 4 trzecie. Jeżeli nie zrobiłem błędu w rachunkach, trzeba by to sprawdzić. Formalnie z jakich twierdzeń korzystaliśmy? Nie przechodziliśmy na ciągi, tylko od razu korzystaliśmy z twierdzeń o arytmetyce granic. No to ostatnie to było o ilorazie granic, a wcześniej były i o iloczynie, i o sumie. Poradziliśmy sobie. Weźmy kolejny przykład. Może bez limesa. Biorę funkcję f od x równą pierwiastek z x minus 1 minus 1 przez x minus 2. Podobne będą na ćwiczeniach zapewne. I zbadamy zachowanie tej funkcji przy x dążącym do, no żeby było ciekawie, do dwójki, czyli w dwójce. W dwójce funkcja jest nieokreślona. No więc analizujemy sytuację. Mianownik dąży do zera. To, co pod pierwiastkiem dąży do jedynki, pierwiastek do jedynki, minus 1, czyli cały licznik dąży do zera. Znowu mamy wyrażenie 0 nad 0, wyrażenie nieoznaczone. No więc przekształcam funkcję. Domyślamy się, co zrobię. Pomnożę licznik i mianownik przez wyrażenie pierwiastek z x minus 1 plus 1, żeby mieć w liczniku różnicę kwadratów. No więc jak mianownik wezmę x minus 2, to mnożymy przez pierwiastek z x minus 1 plus 1. I jeżeli licznik pomnożę przez to wyrażenie, to będzie właśnie różnica kwadratów. Kwadrat pierwszego, czyli x minus 1 minus kwadrat drugiego minus 1. No i już nie będę przepisywał. W liczniku mam x minus 2 i to x minus 2 się uprości. W liczniku zostaje jedynka, czyli mamy 1 przez pierwiastek z x minus 1 plus 1. No i popatrzmy, co się stało. Na razie nie korzystaliśmy z twierdzeń o arytmetyce granic dla funkcji, tylko przekształcaliśmy funkcję, żeby odejść od wyrażenia nieoznaczonego, tu akurat 0 nad 0. No i teraz analizujemy sytuację. Gdy x dąży do dwójki, to to pod pierwiastkiem dąży do jedynki, cały pierwiastek do jedynki i cały mianownik dąży do dwójki. Korzystamy teraz z kolejnego twierdzenia już po tych sumach, że iloraz dąży do 1 przez 2, czyli do 1 drugiej przy x dążącym do jedynki. No więc teraz moglibyśmy napisać, że limes pierwiastek z x minus 1 minus 1 przez x minus 2 przy x dążącym do dwójki równa się 1, to jest dwójka. U mnie równa się 1 drugiej. No więc policzyliśmy granicę. Wszystko idzie gładko. Może jeszcze jeden przykład. Weźmy sytuację taką, gdzie trzeba będzie policzyć granicę może w nieskończoności. Powiedziałem, że te twierdzenia o arytmetyce granic będziemy stosować do granic właściwych, gdy x dąży do liczby, do x0, ale też do plus, minus nieskończoności i również będziemy się zajmować przy granicach x dążącym do x0 granicach jednostronnych, czyli lewo i prawostronne. I te twierdzenia będziemy tam stosować. Może taką funkcję x minus x do trzeciej przez 3x do trzeciej plus x kwadrat, żeby za dużo plus 1, żeby za dużo nie pisać. No więc analizujemy sytuację. X dąży do nieskończoności. Mógłbym przejść na ciągi i odwołać się do definicji i przy ciągach poradzimy sobie, ale jednak pozostajemy przy funkcjach i twierdzeniach o arytmetyce granic dla funkcji. Analizujemy sytuację. Przy x dążącym do nieskończoności, mianownik cały dąży do nieskończoności, licznik, no tu sprawa jest dość jasna, decyduje najwyższa potęga x, tak jak przy ciągach, czyli do minus nieskończoności. Mamy wyrażenie summa summarum nieskończoność przez nieskończoność, wyrażenie nieoznaczone. No więc biorę tę funkcję, może samą funkcję wezmę, żeby nie pisać limesa i będziemy ją przekształcać i od razu domyślamy się, co w takiej sytuacji, tak jak przy ciągach, podzielę licznik i mianownik przez najwyższą potęgę zmiennej w mianowniku, czyli przez x do trzeciej. Tak przy ciągach też robiliśmy, czyli będzie 3 plus 1 przez x plus 1 nad x do trzeciej. W liczniku mamy 1 przez
x kwadrat minus jedność. No i sprawa jest klarowna. 1 przez x kwadrat przy x dążącym do plus nieskończoności. Dąży do zera, cały licznik dąży do minus jedynki. Oczywiście powołujemy się na odpowiednie twierdzenia o arytmetyce granic. To do zera dąży, cały mianownik dąży do trójki i cały ten iloraz przy x dążącym do plus nieskończoności dąży do minus jednej trzeciej. Więc mamy prawo napisać, że granica ta jest równa minus jedna trzecia i zinterpretować ten fakt, że przy x dążącym do nieskończoności jest minus jedna trzecia, czyli jest taka asymptota pozioma. Funkcja podchodzi do jednej trzeciej, może tak, ale to będzie wynikało z dalszego badania. I jeszcze jedna uwaga za chwilę. No więc ta uwaga dotyczy jeszcze innego twierdzenia. Mówimy o twierdzeniach o arytmetyce granic, czyli suma funkcji, różnica, iloczyn, iloraz. Ale spotkamy na ćwiczeniach coś, co będzie w tytule danego zadania miało korzystając z twierdzenia o trzech funkcjach. O co tu chodzi? Twierdzenie o trzech ciągach mieliśmy, a teraz o trzech funkcjach. Spotkamy się z twierdzeniem o trzech funkcjach. Więc będzie jedna funkcja, ja skrótowo to napiszę. Jeżeli potrafimy dobrać dwie funkcje, taką mniejszą i taką większą, na pewnym zbiorze i ta większa i ta mniejsza przy przejściu granicznym x do x0, tym x0 może być plus nieskończoność, tu mogą być granice lewostronna, prawostronna, dążą do tej samej liczby, nazwę ją może g, to wtedy ta nasza funkcja w tym przejściu granicznym przy x dążącym do x0 ma też granicę równą g. O to tu chodzi, czyli z dołu trzeba tak osaczyć tę funkcję mniejszą i większą funkcją, obydwie prostsze do badania, obydwie mające granicę tę samą, granicę właściwą g, wtedy nasza funkcja będzie też zbieżna. No i spotkamy się z takimi sytuacjami, że te funkcje mogą być dość dziwne, trudne, a jednak da się oszacować z góry funkcję przez prostą, z dołu przez prostą i jeżeli będzie wskazówka, że stwierdzenia o trzech funkcjach, no to wybrniemy łatwo. Odwołam się może do jednego z przykładów. Mieliśmy taką sytuację, gdy trzeba było policzyć granicę sinusa przy x dążącym do zera. No to przez pewne operacje techniczne dochodziliśmy do takich nierówności przy x-ach z przedziału od zera do pi pół. Tu jest ostro do pi pół. No i wtedy przechodziłem na ciągi. Nawet mieliśmy takie nierówności. Już nie musiałem tego założenia tu robić. Było tak, a większe od zera. Oczywiście dla x-ów różnych tu od zera, bo w zerze te dwie funkcje są takie same i równe 0. No i wtedy przeszedłem na ciągi. Przeszedłem na ciągi, bo korzystałem z definicji, czyli było sinus xn, a tu było xn i odwołaliśmy się do twierdzenia o trzech ciągach. Tym razem nie musimy się odwoływać do twierdzenia o trzech ciągach, czyli do ciągów, tylko możemy pozostać przy funkcjach i odwołać się do twierdzenia o trzech funkcjach. Jeżeli będziemy mieli taką sytuację, to w przejściu granicznym przy x dążącym do zera ta funkcja będzie dążyła do zera, ta będzie dążyła do zera, czyli ten bezwzględna wartość sinusa dąży do zera, no ale jak bezwzględna wartość dąży do zera, to sinus też będzie dążył do zera i w ten sposób na mocy twierdzenia o trzech funkcjach możemy od razu uzyskać odpowiedź. Podobnie, gdybyśmy brali cosinus x, i na przykład przy x dążącym do zera, no niech będzie z prawej strony, żeby tylko x-y dodatnie były, no to uzyskamy pewną nierówność z operacji, że to jest mniejsze od 1, a większe od 1 minus sinus x. No ta nierówność jest oczywista, a ta może nie tak bardzo, ale jeżeli weźmiemy jedynkę trygonometryczną i przeanalizujemy, to dla x-ów z przedziału od 0 do pi pół takiej nierówności też uzyskamy. No więc jeżeli tak, to w zerze plus to dąży do jedynki, bo to jest funkcja stała. Sinus w zerze dąży do zera. Lewa strona też dąży do jedynki przy x dążącym do zera. No więc cosinus w zerze
przy x dążącym do zera tu akurat plus, bo te nierówności na razie mamy dla takich kątów, też będzie miał granicę i akurat równą 1, czyli tutaj równa się 1. No więc stosujemy różne twierdzenia, głównie twierdzenia o arytmetyce granic, ale również twierdzenie o trzech funkcjach, by nie przechodzić na ciągi, chociaż zasada stosowania jest podobna.